Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy serniczek, który nie opada. Jest to puszysty, bardzo smaczny serniczek i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczny sernik. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Na początek ubijemy pianę z białych. Białka przelewamy do misy robota, dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywno. Piana już się umbiła, białka odłożymy na bok. Do misy robota przesypujemy cukier, dodajemy żółtka i ucieramy. Do pięknie utartych żółtek dodajemy miękkie masło. Ja sobie je podgrzałam w mikrofalówce. Ono jest mięciutkie. Ponownie chwilkę ucieramy. Następnie wlewamy półtorej szklanki mleka. Mleko 3-2%. Miksujemy. Teraz dodajemy cały twaróg. Chwilkę ucieramy. Do sera dodajemy 3 budynie waniliowe lub śmietankowe. Jakie macie? Ja mam jeden śmietankowy, 2 waniliowe. Dodam taki miks. Nie ma to żadnego znaczenia. Budynie są bez cukru. Miksujemy. Ser już mamy ładnie wymieszany. Teraz dodamy pianę z białek. Ser z pianą z białek mieszamy. I teraz mam tutaj blaszkę wyłożoną papierem. Później wyłożyłam herbatnikami. Jest to blaszka o rozmiarze 25 na 30 cm. Mogłaby być ciutkę większa, ale ja takiej nie mam. Muszę sobie w końcu kupić. No i ten ser wylewamy pomału, żeby te herbatniki nam się nie rozeszły. Pomalutko. Troszkę tu przemieszajmy. Ponieważ zostało mi trochę herbatników, ja je wcisnę po brzegach. Tak, żeby nic się nie zmarnowało. I tutaj wciśniemy te herbatniki. Tak przygotowany sernik pieczemy w temperaturze 170, później 160 stopni, 1 godzinę. U mnie funkcja termoobieg. Gdyby sernik zaczął się przypiekać, temperaturę należy również zmniejszyć nawet do 150 stopni. Chodzi o to, aby on zbytnio nie wyrósł, aby nam nie pęknął. Tak więc temperaturę będziemy później zmniejszać. No i pieczemy. Sernik po godzinie wyłączyłam. On tak naprawdę nie wyrósł, tylko leciutko. Proszę, zobaczcie, ma prawie taki sam kształt, jak go wlałam do formy. No i tutaj teraz go studzę, włożyłam łyżkę w drzwi. No i studzę godzinę czasu przy takich lekkich, uchylonych drzwiczkach piekarnika. No, czekamy. Zobaczymy, czy on opadnie, czy nie opadnie. Sernik studziłam w uchylonym piekarniku, aż całkowicie ostyg. Tak wygląda. Leciutko tutaj pęknął podczas stygnięcia. To jest taki sernik piankowy i chyba one czasami pękają. No nieważne, w każdym bądź razie jest wysoki, zobaczcie, tak jak dałam ten ser, no może tak parę milimetrów opadł, ale on jest bardzo wysoki. No i teraz na sernik dodajemy według uznania albo cukier puder, albo czekoladę białą, ciemną, mleczną, no obojętnie, co lubicie. U mnie czekolada mleczna plus kokos, można czekoladę, orzechy dodać. W każdym bądź razie wyłączmy ten sernik, on będzie dużo ładniej wyglądał, no i pysznie będzie smakował. Serniczek chwilkę chłodzimy. Po schłodzeniu serniczek kroimy. Ależ delikatny, on jest taki piankowy. Prawdziwy sukces dobrego sernika polega na tym, że studzimy go w lekko uchylonym piekarniku.
aby zbytnio na mnie opadł. Proszę, tak wygląda. Puszysty, piankowy serniczek. Delikatny. Cudo. Jest to sernik, który rozpływa się w ustach. Tak naprawdę nie musimy go gryźć, potrzymać w buzi. On rozpływa się pięknie. Cudowny, delikatny, smaczny. Pieści podniebienie. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.